Hejo, hejo, witajcie na naszym kanale. Patrzcie, tu już mamy kilkudniowe dziewczynki. Tutaj jest Kelly, tu jest Kola, tu jest Dambi, Dambik Bambik. Tu mamy Dakusię, która się patrzy, o, a tam się wyleguje Gwiazda, Candy, a tu Elcia stoi. Ale no, o Jezus. Nie to miałam włączyć, halo, co ja chcę? O tu, tak. Szeroki kąt mi się włączył. Patrzcie, jakie dziewczynki są kochane. Naprawdę są po prostu przesłodkie. Ile już mają? Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 17. 17. No to Kola już ma 3 dni. Patrzcie! Jakie złote. O nie, ale to było słodkie. Kola już ma 3 dni. A tu Kelly ma już ile? Ona jest 12, to już ma 5 dni. Także Kola 3, ona 5. Także mega. Czują się naprawdę super. Super sobie radzą, bardzo ładnie. Oj! Kelly to jest w ogóle wyścigowa. Pewnie widzicie tam na kamerach, bo mamy jeszcze zostawioną. Ojejku, 3 rybaczki naraz! O, so cute! Uwaga, patrzcie to! Dambi, co to za dziecko kolorowe, co? Co to za dziecko kolorowe? Dambi! Ty chyba za bardzo matkę naśladujesz, co? Tak, 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 Dambiczku, tak, no. Atakuj starszy od siebie konie, no. I tak jeszcze pół roku i będziesz wyższy od Kremony, nie? Patrzcie, jaki to klocuch wielki rośnie. Jest taka duża, masywna, że to jest hit. Wiewióra zgrzyta zębami, bo się Kremona zbliża. One to są niemożliwe. Dobra, Jagoda sobie je. Także ja tu pójdę zobaczyć, przywitać się z małą Kolą. Chodź, Kola, chodź! Kolusia! Kolusia! Patrzcie, tu wyścigowa mała. Mała wyścigowa biega! Kelly! Kelly, chodź! Kali, chodź. To jest niemożliwe, nie? Ej, Jagoda! Hello! Cześć, na mnie patrzysz. Dobra, chciałabym poruszyć pewien temat. Otóż pytanie, które najczęściej nam zadajecie, po prostu najczęściej, odkąd Kola się urodziła, zadajecie nam to pytanie. Czy będzie na sprzedaż? Otóż to jest tak. Kola, naprawdę, no, tworząc, że tak powiem, ją, bardzo chciałam, że tak powiem, żeby urodziło się właśnie źrebaczek takiej maści. Chociaż i tak nasze oczekiwania po prostu jeszcze bardziej pobiła, bo jest jeszcze bardziej idealna niż, niż po prostu mogła być. Także prawdopodobnie ją sobie zostawiamy. To nie jest tak, że na dożywocie, bo... Czasami jak powiem, że na przykład koń ma dożywoć, to wiecie, to jest no naprawdę ciężko to stwierdzić. Także, Jezus, patrzcie, normalnie nie wierzę w nią. Ta Dambi to normalnie się stawia. Widzicie to? Co za gałgan z niej rośnie? A Kremona się tylko wkurza. Dambiczku! A tu, Jezu, biegnie na mnie. Mały dzikus. Chodź. Kelly. Także co, ogólnie... Co się dzieje? Także ogólnie Kola nie jest na sprzedaż. Nie będziemy jej w żaden sposób wystawiać. W ogóle nie będziemy raczej wystawiać póki co tegorocznych źrebaczków. Ale jeżeli naprawdę ktoś byłby nią zainteresowany i że tak powiem, wyłożył jakąś tam sumę, taką wiecie... Ponad poziomem, bo inaczej to nie ma sensu i nie mamy sensu w ogóle jej sprzedawać, bo chcemy naprawdę, byśmy chcieli sobie ją zostawić do hodowli dalej, szczególnie, że to jest klaczka. Patrzcie w ogóle, jaką kokardkę ona ma, jest tak pięknie malowana, no cudowna. Także w granicach takiej średniej to na pewno po prostu jej nie sprzedamy, bo nie. Bo naprawdę byśmy chcieli ją zatrzymać. Ale jeżeli na serio ktoś naprawdę by ją bardzo chciał i jest w stanie po prostu, jest koniem marzeń kogoś
I jeżeli ktoś naprawdę po prostu da sumę ponad poziom, która, nie ukrywam, utrzymałaby nam konie na, wiecie, my mamy 17 koni już. Dla nas to jest naprawdę dużo pieniędzy idzie na utrzymanie ich. Także sprzedaż takiegoś rybaczka, to, że tak powiem, także no. I Jezu, ale ta Dambi psoci tutaj. Także no, ogólnie kola nie jest na sprzedaż, kole mamy plan zostawić. Także tyle w temacie. Więc nie będziemy jej w żaden sposób wystawiać. Nie kola? Kolusia, malusia, kolusia, pokaż, jesteś taka śliczna. Zobacz, Jagoda. Kto to? Kola? No? No kola tu jest, zobacz. No a ja zrób jej. A ja jej zrób. Pik! Nosek, chcesz jej pik zrobić? Nosek, pik! Zobacz, siup! No co? Co kola? Co to też dzidzia? Jak ty? Dzidzia jak ty, no. No, także chyba rozwiałam waszą wątpliwość. Także nie na przykład ci, co źle bardzo jakoś zrozumieli to, że jeżeli ktoś da większą sumę, to jest sprzedań. Po prostu wiecie, jak to jest. Oj, przestraszyła się. Dla nas to... No nie planujemy, po prostu naprawdę nie planujemy sprzedać, chcemy ją zostawić, więc nie wiem, jaka na przykład, że tak powiem, kwota by była dobra, żeby ją sprzedać. Ja nie będę na pewno proponować, jeżeli ktoś chce, po prostu może zadzwonić, wyłożyć, ale to na pewno to nie będzie mało, bo nie chcemy jej sprzedawać. Więc wiecie, to tylko tak o, no. Także to tyle, chyba by było. A co do Kali, to... To nagram jeszcze też drugi film o niej, bo tu też z nim jest trochę... Też jest trochę inna sprawa, ale to jakoś... O Boże, Jagoda, ty nie masz butów. A ty łazisz tu po tej mokrej ziemi. O hit. No dobra, idziemy zobaczyć co u Whisky. A niech ci robaczki sobie biegają. Chodź Kelly, pokaż się. Chodź, przed chwilą tak tu biegła, patrz jak tu rozryła. Chodź. Ło, wyścigowa! Jedzie! No nie weszło, ale jestem z Jagodą, ale ona jest takim tulaśnym źrebaczkiem, że to jest aż piękne. No, ale ogólnie z Kelly jest podobnie po prostu jak z Kolą, naprawdę jest podobnie. Mówicie sobie pewnie, oczywiście tu zlejacie hejtem, że to jest Kalahari, że w ogóle, ale to nie jest Kalahari. Kalahari była. Jest bardzo podobna, jest naprawdę bardzo, bardzo podobna do niej, ale ja po prostu... Ja muszę mieć w sercu to, że Kalusia była, miała swój czas, no po prostu Kalusia odeszła, Kalusi nie ma, nie mogę jej traktować. To też by było niesprawiedliwie dla Kelly, że traktuję ją tak samo jak Kalahari. Także Kelly jest innym źrebaczkiem, Kelly jest sobą. Tak, tak. Także naprawdę po prostu nie mogę jej tego zrobić. Jest bardzo podobna naprawdę, ale nie wiem, piszcie w komentarzach, czy też tak sądzicie, ale to, no nie wiem do czego w ogóle to porównać, ale nie chcę, żeby Kelly się czuła po prostu jak Kalahari, jak, żebym po prostu, nie wiem jak to w ogóle, ojejku, patrzcie, dzidzie się polubiły, co? Patrzcie. Kremona. Aj, te mamuśki. Daj się pobawić swojemu dziecku z inną koleżanką, a nie tylko z tobą. Ale wszystko dostaje. Ogólnie Kelly jest po Bandosie. Bandos daje tak piękne konie. Byliśmy raz oglądać takiego jelonka po Bandosie. To tak niesamowity ogierek, że po prostu hit. No ogólnie byliśmy oglądać jego mamę, ale akurat on był przy niej, to cudo, normalnie cudo. Kelly będzie tak pięknym koniem, no i widać, już zaczyna być widać powoli różnicę pomiędzy Kelly a Kalusią, bo Kalahari była po Zoltarze, ona była taka, że tak powiem, długa, taka tą szyję miała tak wysoko postawioną jak Zoltar, a ona będzie taka bardziej masywna, będzie też bardzo wysoka, bo też będzie miała spokojnie ze 170. Ale no. Ciekawe, ile ty małpo będziesz miała, co?
Ile ty kola będziesz miała? Pewnie jakoś 165 będzie miała. Nie, Kelly? Nie? Tak. Także no, po prostu nie mogę porównywać, że to są te dwa takie same konie, Kelly i Kalahari. To są dwa inne konie, dwa różne konie. Kelly jest sobą, Kalahari była sobą. Także no. Po prostu nie mogę tak. Nie mogę tak myśleć. Bo to by było nieuczciwe w stosunku do Kalahari. I w stosunku do Kelly. Bo ona po prostu jest sobą. Co Jagoda, co ty tu masz? Dobra, wiecie co? Ja tu zapakuję tą kremonę, bo jej tu odwala. A ja sobie idę do whisky zobaczyć. O, tutaj mamy pana Ogierusa, jedynego rodzyneczka u nas, który jest po prostu, patrzcie jaki to się gryzoń zrobił. Zobaczcie w ogóle, jaki on ma szerokie czoło, dużą szyję. On normalnie będzie, i w ogóle jeszcze raz mu zrobiliśmy tą klapeczkę, bo tak jeszcze stwierdziliśmy, że jeszcze raz zrobimy, ale on tu normalnie, to będzie prawdziwy ogier. Zobaczcie jego szyjsko. On jest normalnie taki, wiecie, taki, on już postawę ma takiego ogiera normalnie. Nie? Whisky? Ty to będziesz chłop taki, no, z krwi i kości. Ile on już ma? No już będzie miał ze 2 tygodnie chyba, nie? Tydzień, 2? Więcej, bo już tam ma ten... Patrzcie. Well w ogóle coraz lepiej wygląda, naprawdę no. Wygląda super. Od rana do wieczora siedzi na trawie. Plecy i pleców już nie ma takich zapadniętych. Po prostu wygląda na serio milion razy lepiej. Także bardzo się z tego cieszymy. A tutaj mamy takiego ogierosa. Patrzcie, już bryka we mnie, rozumiecie to? Oki, on jest taki cwaniaczek. To jest taki cwaniaczek, rośnie, że to jest hit. Gdzie ty tam jesteś, mały? No, także co? No dobra, to by było w sumie na tyle ze źrebaczków. Whisky też raczej będziemy sprzedawać, także no ogólnie... Jak ktoś chce, może zarezerwować źrebaczki. Tutaj mamy też roczniaki na sprzedaż, jakby ktoś był chętny. Więc śmiało, najlepiej można po prostu przyjechać, obejrzeć na żywo źrebaczki, bo na żywo to jest na serio, na żywo to jest po prostu co innego. Wiecie, na żywo to jest po prostu na żywo. Więc co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości i do następnego odcinka, papatki. Subujcie, lajkujcie i komentujcie. Pa, pa.